Kto z nas chociaż raz w życiu nie leciał naszym narodowym przewoźnikiem lotem? Dziś lot boryka się z finansowymi problemami, opóźnia się jego prywatyzacja, kilku chętnych na kupno tej firmy zrezygnowało. Nasz gość przyleciał prosto z Polski lotem, Sebastian Mikosz. Witam serdecznie na kanapie. Dzień dobry. Panie prezesie, tak po amerykańsku zaczniemy. Może. We have a lot to talk about. Pan wybiera. <laughs> może, może na początek weźmy Dreamlinera. Firma Boeing bardzo dużo straciło poniekąd też lot. Poprzez wszelkie te usterki i wszelkie problemy, które uziemiły część samolotów. Mhm. Jak lot planuje wyjść z tego impasu? Okres pr problemów z tym samolotem, mam nadzieję, już trwale dobiegł końca. My nimi latamy z powrotem od 1 czerwca no rzeczywiście największym problemem tego modelu jest niesamowite nagłośnienie każdej rzeczy, która mu się przytrafia w jego Czyli w jego baterie już jest problemem? No i pan PR, my musimy komuś ufać, tak? Jeśli są dwa ciała nadzorcze, jedno amerykańskie, jedno europejskie, które wydaje zezwolenie na przywrócenie go do używania, no to ja nie mam żadnych podstaw, żeby wątpić, że nie zostały wykonane wszystkie procedury. My nie produkujemy samolotów, my jesteśmy ich operatorem. W przypadku Dreamlinera to uziemienie było prewencyjne. Trzeba pamiętać, że w przypadku naszych samolotów, nigdy nie mieli żadnych usterek. No ale lotnictwo jest taką branżą, w której nie toleruje się wątpliwości. Pomimo, że wiem, że wiadomości docierają i, i że jest to tak zwany hot news za każdym razem, no to my możemy już tylko się skoncentrować na operowaniu tym, tym samolotem, co warto podkreślić od razu, korzystając zresztą z pobytu u pana, że to nie ostatni news o problemach Dreamlinera, dlatego że to jest samolot, który przechodzi tak zwane choroby wieku dziecięcego. No ponieważ jest każda, każda jego, każdy jego problem jest bardzo nagłośniony, to na pewno jeszcze Państwo usłyszą o różnych rzeczach, które się zdarzą. Ten zły PR cały czas jest, on jest obecny. I chciałem się zapytać, yy, co LOT robi? Czy jest, jest jakaś grupa robocza, która się zajmuje tym? Na przykład no, dzisiejsza wizyta u nas to jest taki PR właśnie pozytywny, żeby pokazać, że te samoloty są bezpieczne. Pan mówi o tych rzeczach, że bardzo ważnych, że lotowski Dreamliner żaden nigdy nie miał problemu. Nie miał. Bardzo problemu. ważne, tak. prawda? Czy oprócz tego macie coś w planie, żeby ludzi przekonać, że to jest bezpieczny samolot? Tylko wie pan, znaczy on jest bezpieczny, tak? Czy znaczy ja tu nie mogę przekonywać do czegoś, co jest faktem, tak? On jest no, ale trzeba to... przekonać ludzi, którzy mają wątpliwości, no, bo ja... mają wątpliwości, bo słyszeli to w gazecie, no czasami u nas, bo my też piszemy, że jeśli coś się stało, nawet prewencyjnie, ludzie do końca nie rozumieją, gdzie jest prewencyjnie, gdzie no, ale... jest. Że tylko jest problem. tylko, tylko to, jest, to jest trochę tak, że jakby nie można przekonywać do czegoś, co jest oczywistością, bo to jest trochę tak, jeśli jedzie pan autostradą albo mostem i ktoś go dopuścił do eksploatacji, to nie ma pan wątpliwości, czy ten most się zawali, czy się nie zawali. Jeśli maszynista jedzie pociągiem, no to ma pan domniemanie, że raczej wie, w którym momencie się zatrzymać, a w którym momencie nie. I tu jest to samo z tym samolotem. Wątpliwości były i władza federalna amerykańska, a potem europejska go uziemiła. Wątpliwości przestały być, no to pozwoliła mu z powrotem latać. I jestem przekonany, że zważywszy na to, jak, z jaką determinacją się to odbyło, gdyby znowu się coś stało, czyli była jakaś wątpliwość, to po prostu samoloty zostaną uziemione. Dosyć niedawno temu napisaliśmy tutaj w naszym e, kochanym nowym dzienniku, że Boeing stwierdził, że wypłacił wszelkie odszkodowania, na co pan powiedział, że pan, że lot nie od, jeszcze nie otrzymał nic. Czy ta wizyta jest poniekąd związana z tym, żeby prawda, yy, przydusić ich troszeczkę? No, przepraszam bardzo, my jesteśmy pierwsi, którzy kupili samoloty. Mhm. My żeśmy na nim stracili najwięcej prawdopodobnie, dlatego, że to jest podstawa naszych lotów. I czy jest szansa na odszkodowanie? No, i ile możemy liczyć? Na ile możemy liczyć? <grym i <grym i liczyć> więc, yy, kilka rzeczy. Po pierwsze, yy, rzeczywiście yy, prezes Boeinga wypowiedział taką deklarację o odszkodowaniach. Przyznam, że ona mnie mocno zaskoczyła. Myśmy od razu i ja, i nasz, nasz dział PR-u, rzecznik prasowy, od razu zaprzeczył temu, ponieważ to jest przy naszym przypadku nieprawda. Jestem tyle zaskoczony, że tak naprawdę myśmy dopiero rozpoczęli rozmowy z Boeingiem. A oni już powiedzieli, że tak. No więc. No w naszym przypadku to, jest, to, jest, to jest, nie potwierdzam tego, a wręcz przeciwnie zaprzeczam temu. E, na razie wie Pan to są rozmowy bardzo biznesowe, tak? ponieważ my jednak od wielu lat współpracujemy. Natomiast jeśli będzie taka konieczność to e, my przygotowaliśmy się na sprawę, na, na proces. E, dlatego, że no ewidentnie przecież przez te ostatnie kilkanaście albo kilka miesięcy i fakt, że muszę się na przykład u Pana tłumaczyć z, z tych problemów, to są ewidentne straty dla spółki. Mamy, jak to się ładnie mówi po polsku, case sprawny. Jeśli trzeba będzie, to pójdziemy do sądu, ale póki możemy jeszcze w drodze normalnego dialogu, no to go wykorzystujemy. No takie deklaracje na pewno nie pomagają, bo, bo wprowadzają taki Zamt, rodzaj medialny. zamętu, czy tak, czy nie. Jak wygląda prywatyzacja, w jakim stadium jest prywatyzacja mhm. i o co chodzi z prywatyzacją lotu? Jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji, ponieważ polski Sejm uchwalił, a prezydent podpisał zmianę ustawy o locie. To była taka ustawa, która nie pozwalała Skarbowi Państwa oddać kontrolę nad spółką, czyli zejść poniżej 51%. Ta ustawa została anulowana, najprościej mówiąc. Więc dzisiaj spółka jest w zupełnie nowej, historycznej sytuacji, kiedy może naprawdę zostać sprzedana w całości. To po pierwsze. Po drugie, wraz z lotem minister skarbu zdecydował o rozpoczęciu prywatyzacji trzech innych spółek lotniczych, czyli siostrzanego naszego Eurolotu, spółki regionalnej operującej dla nas samolotami turbośmigłowymi, spółki handlingowej zwanej LS i spółki technicznej tej, która no, utrzymuje nam samoloty w, w dobrym stanie technicznym, która się nazywa Lotams. Więc jesteśmy w takiej nowej rzeczywistości, bym powiedział. A trzecia rzecz jest taka, że w związku z tym myśmy wybrali doradcę prywatyzacyjnego ponownie, nowego, no i zrobiliśmy troszeczkę nowe otwarcie, czyli rozpoczęliśmy kontakty z inwestorami głównie europejskimi, ale nie tylko. I oczywiście chodzi głównie o linie lotnicze. Po to, żeby no, zacząć rozmowy na temat tego, który z nich na jakich warunkach byłby zainteresowany przejęciem lotu, a po to, żeby stać się częścią tego nieuniknionego procesu, jakim jest konsolidacja na rynku europejskim albo pozaeuropejskim, ale po to, żeby stać się częścią większej rodziny lotniczej bo dzisiejsza wielkość i pojemność rynku polskiego i wielkość lotu nie pozwala nam, a przynajmniej ja nie wierzę w to, że moglibyśmy długofalowo pozostawać sami jako niezależna spółka. A co byłoby najlepsze z biznesowego punktu widzenia, żeby ktoś po prostu kupił cały lot? Czy żeby ktoś y, kupił duży, duży pakiet udziałów? Nie możemy mówić o prywatyzacji, jeśli to nie będzie bardzo znaczący udział w kapitale lotu, a na pewno jeśli to nie będzie taki udział, który pozwoli zdeterminować na wiele lat przyszłość spółki, czyli, nie wiem, albo zostać w aliansie, w którym jesteśmy, albo zmienić alians, przebudować siatkę połączeń. Ja uważam, że na pewno najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby kupił nas ktoś z branży, y, po to, żebyśmy mogli budować naprawdę długofalowe plany, dla firmy, bo lotnictwo ma to do siebie, że się bardzo dynamicznie zmienia, ale niestety wiele decyzji, zmiana wielu decyzji wymaga lat, chociażby wybór floty. No i trzeba wiedzieć, jakiej wielkości samoloty, jakie w ogóle, no bo żeby wiedzieć, gdzie nimi latać. tak? Czyli to, 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 to zbudowanie siatki, czyli pomysłu, gdzie, na jakich rynkach chcę operować, w przyszłości determinuje, e, jaką będę firmą. A jakie jest zagrożenie, że na przykład jakaś duża europejska linia kupi lot po to, żeby po prostu przejąć rynek i zamknąć lot? Lotu nie ma? To mi się wydaje nierealne z dwóch powodów. Po pierwsze, to po co go kupować? Tak? Po co go kupować? Na przykład dlatego, że ma list i Dreamlinery, na które teraz trzeba czekać dosyć długo, dlatego, że ma infrastrukturę na ziemi, to mogą, może być obsługiwane przez innych. Tak jak pan wspomniał, macie firmy, która naprawia, macie Eurolot. To nie jest chyba. Znaczy... Ja nie znam finansowych, prawda, jak bardzo, co jest zadłużone, czy to się opłaca, czy nie. Ale dla takiego człowieka jak ja, czy dla Polonusa, który patrzy się z boku, no to jest w kęsek jakiś, prawda, znaczy... Żeby wziąć bez nazwy samą infrastrukturę. Nie, nie, bo, bo tutaj najważniejsze w lotnictwie jest, jest pasażer i jego przywiązanie do marki. Proszę zwrócić uwagę, że większość linii europejskich, kiedy kupiła innych przewoźników, te marki zostały utrzymane. Przykład Lufthansa, który pewnie Państwo znają najlepiej, bo, bo to jest najbliż, najbliższa nam linia geograficznie, no ale jesteśmy w sojuszu z nimi. Oni kupili Swissa, bardzo się rozwinął, Kupili Austrian Airlines bardzo się rozwinęły. Po upadku Sabeny kupili SN Brussels, które się dzisiaj bardzo, bardzo rozwinęło. W związku z czym y, nie ma sensu kupowanie linii po to, żeby jej zamykać. Po prostu to lepiej wtedy wejść na ten rynek w Europie i sobie ten rynek y, przejmować. W związku z czym najkorzystniej byłoby, gdyby lot został kupiony y, przez któregoś z europejskich przewoźników. 100%? Tak, znaczy wie pan, to jest kwestia wtórna zupełnie szczerze, dlatego że. Czy zachowałoby się to jako y, narodowy polski przewoźnik? Czy... No więc, więc tutaj musimy troszkę wejść w, wejść w szczegóły. Po pierwsze już nie istnieją narodowi przewoźnicy. To jest pojęcie które de facto zniknęło wraz z liberalizacją rynku. Dzisiaj jest przecież przewoźnikiem europejskim albo nieeuropejskim, szczególnie na rynku, gdzie się pojawiło mnóstwo low-costów, które nie mają w ogóle narodowości, czy to Ryan, czy Weezer, czy EasyJet, to są firmy europejskie. Więc dzisiaj tak naprawdę jedyne rozgraniczenie, jakie jest, to jest dotyczące udziału. Z firm, które są zarejestrowane w Unii Europejskiej bądź nie. Tutaj znowu odpowiedź idzie też przez wolę właściciela. Minister Skarbu bardzo wyraźnie powiedział, że lot będzie prywatyzowalny i on będzie sp chciał sprzedać komuś, kto się zobowiąże co najmniej do trzech rzeczy. Po pierwsze do utrzymania LOGA, czyli utrzymania nazwy, do utrzymania siatki połączeń z Warszawy i do utrzymania siedziby w Polsce. A czy może nam pan zdradzić, czy trwają w tej chwili jakieś rozmowy, ewentualnie z kim? Mogę zdradzić, że rozmowy trwają, ale niestety nie mogę powiedzieć z kim. A jest to jeden, dwie, trzy linie? Jest to kilku operatorów, dlatego że, wie pan, same rozmowy to jeszcze nic nie znaczy, jesteśmy w bardzo wstępnej fazie, ale tak, proces się rozpoczął i my będziemy się starali go w miarę dynamicznie prowadzić, chociażby po to, żeby móc odpowiedzieć, czy ktoś jest zainteresowany, albo czy nikt nie jest zainteresowany, co też będzie odpowiedzią. Ci, którzy byli wcześniej zainteresowani, odpadli. Wie pan, mnie wtedy nie było w spółce, więc mnie jest ciężko in interpretować. Ale to, to jest takie polityczne dobre wyjście sytuacji. Przecież pan musiał wiedzieć, co pan bierze. Turkish Airlines był tą linią, która interesowała się, która się wycofała z powodów wewnętrznych, ale i z powodu ograniczeń unijnych. E, nie jest powiedziane, że nie wróci do stołu. Wspomniał pan przed chwilą o lojalności i przywiązaniu do marki, mhm. I, jak rozmawialiśmy o tym, o kupnie ewentualnie lotu. Mhm. Jak według Pana oceny na dzisiejszy dzień wygląda przywiązanie Polaków? No ja się spytam Polonusów do marki Lot. Wydaje mi się, że ono istnieje, ale nie czyniłbym z niego filaru naszego istnienia. Kiedyś pewnie było inaczej, bo i oferowanie ze Stanów Zjednoczonych do Ameryki było inne, znaczy ze Stanów Zjednoczonych do Polski było inne. Ale też, myślę, nasza Polonia była inna. Tak? Dzisiaj Polonia jest znacznie dojrzalsza, ta fala polonijna ostatnia, którą ja, którą ja znam, to są już ludzie, którzy są bardzo dobrze zintegrowani w Stanach, którzy są właściwie nie polonusami, tylko Polish Americans, czyli mają już taką dwunożną tożsamość, poruszają się znacznie sprawniej pomiędzy krajami. Kiedyś to było straszne rozdarcie. Dzisiaj można sobie zupełnie spokojnie wyobrazić, że się żyje na dwóch kontynentach, ma się biznesy albo mieszkania. Zresztą ja to widzę, sam jestem z Krakowa, widzę, że mnóstwo ludzi, którzy kiedyś wyjeżdżali z Podhala wraca, buduje domy, wraca na emeryturę. Nie przeszkadza im to przyjeżdżać z powrotem do Stanów, co oznacza, że też Polonia inaczej na nas patrzy, inaczej patrzy na tą lojalność do marki. Myślę, że ten rynek nie chcę powiedzieć, że się troszkę normalizuje, ale trochę tak, trochę jest tak, że pewnie nie znaczy tylko... normalizuje. To w tej chwili odebrałem, tak jakby wam nie zależało, żeby było to przekazane. Nie, nie, nie. Tylko myślę, że myślę, że my inaczej musimy walczyć i e, myślę, że Polonia y, y, patrzy na rynek tak jak my przez pryzmat bardziej ekonomiczny. Kiedyś to, to y, może było bardziej tak sentymentalnie. E, dzisiaj, jak ja spotykam Polonusów, w, w, czy czy Polonię amerykańską, to, to właśnie bardziej spotykam Amerykanów, którzy mają silne polskie korzenie. Kiedyś to rzeczywiście byli Polacy, którzy, którzy, jakby to powiedzieć, byli wyrwani z korzeni, a dzisiaj te korzenie ewidentnie funkcjonują na dwóch, na dwóch kontynentach. I ja przynajmniej tak to, tak to odbieram. Greenpoint nie ma takiego znaczenia, jak kiedyś miał Jackowo to już nie jest taki silny symbol. Nie możemy już samą tylko flagą ściągać ludzi na pokłady. Musimy po prostu walczyć inaczej. Ale rozumiem, że Polonia jest cały czas bardzo ważną częścią waszego biznesplanu i, i zależy wam na tej Polonii, prawda? Znaczy my jesteśmy w ogóle przewoźnikiem o silnej charakterystyce etnicznej. tak? Mamy Polska w nazwie. Idąc w szczegóły, to jedynym takim prawdziwie nieetnicznym połączeniem, które my mamy, to jest Pekin, gdzie my nie wozimy Polonii, a raczej chiński biznes do Polski. No bo Polonia w Pekinie jest śladowa. Natomiast wszędzie indziej to my właściwie zbudowaliśmy swoją obecność na tym, że była bardzo, bardzo silna obecność polskiej diaspory. To było przez lata budowane przecież w oparciu o Polonię. No i właśnie musimy przejść do tej kości niezgody pomiędzy polonusami mhm. w dużej mierze i lotem mhm. Newark. Tak, ja nie wiem, czy to jest kość niezgody. Jest kość znaczy, to jest To jest kwestia znowu prawidłowego zrozumienia może decyzji, które przynajmniej ze strony lotu legły podstaw zamknięcia Newarku. Um, to ja, może, tak po, po kolei kilka, kilka, kilka z nich. Iwan. To może zrobimy inaczej. Tak. Y, y, nie dam się Panu teraz tutaj wtrącić, tylko mm. ja powiem Panu, jakie są zarzuty mm. i opinie ogólnie, mm -hmm. i Pan postara się wyśliznąć z tego, Oczywiście. żebyśmy mogli powiedzieć, jak to wygląda naprawdę. Bo ja rozumiem Pana stanowisko, już tak. rozmawiali na ten temat, y, ale ogólnie sytuacja jest taka tutaj, że Polonia poczuła się, i powiem to tak prosto z mostu, Pominięta. Pominięta. Raz, że skasowano Newark, argumenty, które zostały przedstawione oficjalnie przez jakiś tam press release nie zgadzają się Polonusom z tym, co oni wiedzą z własnego doświadczenia. Czyli argument, że samoloty nie były pełne, czy prawda, czy się to nie opłacało i bardzo dużo ludzi nie chce jeździć na JFK, dlatego, że jest to straszna prawda, podróż, zwłaszcza Pensylwania czy Delaware to już w ogóle. I nie rozumieją tego, jak to jest możliwe, że samolot, który jest pełny, jak latają, zawsze był pełny, albo prawie pełny, może się nie opłacać. Więc mhm. to, to, to zacznę od tego. Bardzo dobrze. Pełen samolot wcale nie oznacza opłacalności, dlatego że najważniejsza jest równowaga pomiędzy ceną biletu a jego wypełnieniem. No Niestety z Newarku były dwa problemy dla nas, jako dla linii, z punktu widzenia stricte biznesowego. Po pierwsze, bardzo słaba sprzedaż klasy biznes, która jest ogromnym, e, ogromną składową rentowności. Dwa, bardzo wysoka sezonowość. To znaczy, y, ja się z Panem całkowicie zgodzę, że e, gdybyśmy patrzyli na to przez pryzmat czterech miesięcy w roku, to lot mógłby latać zupełnie spokojnie, jeszcze z Rzeszowa i z Krakowa do Newarku i nie mielibyśmy problemu z wypełnieniem samolotów. Tylko że to by nie oznaczało, że my na tym zarabiamy, dlatego że. My musimy patrzeć przez pryzmat całoroczny. No, niestety, liczby nam potwierdzają, że, że, że dokonaliśmy słusznego wyboru z punktu widzenia stricte biznesowego. Ja wie pan, co wrócę, może, bo jest coś, co może jest mało dostrzegalne po tej stronie Atlantyku. Lot od wielu, wielu lat boryka się z trudnościami finansowymi. I gdzieś tam dla mnie, jako, jako dla prezesa spółki, spółki, która należy do Skarbu Państwa. Pierwszym celem niestety musi być powrót do rentowności. Znaczy my nie możemy żyć albo sprzedając swój majątek, albo dostając wsparcie ze strony państwa. Z tego wynikają pewne, pewne wybory. JFK jest dla nas kierunkiem, który ma znacznie większy potencjał biznesu i my to niestety widzimy. Mówię niestety, bo chciałbym latać tu i tu, gdzie koncentracja na jednym rynku spowodowała po prostu lepsze wyniki. Samo spojrzenie wycinkowe. znaczy, musimy powiedzieć, że wyniki naprzeciw kosztów, tak? Tak, oczywiście, bo to też bo, jest. Bo, bo, no, to, a bo jeśli mówimy o kosztach, to rozumiem, że te koszty zabijały Newark troszeczkę utrzymania. Znaczy, bo... wie pan, nie, nie tyle koszty, ile kanibalizacja. Zawsze sobie zjadaliśmy część własnego ruchu, wiedząc, że myśmy zwiększyli ilość rotacji na JFK. Czyli to jest. Troszkę tak, że jak jesteś jest się taką linią naszej wielkości, to trzeba po prostu się wybrać jeden rynek, skoncentrować się na tym i więcej na niego latać. Mam świadomość, że takie odczucie zostało, zostało tak, tak odebrane, ale to jest wie pan troszkę tak, jakby może porównanie, które mi się nasuwa, jest między katowicami a Krakowem. Tak? No nie można i tu, i tu się rozwijać. W którymś momencie trzeba dokonać wyboru między jednym a drugim miastem, bo one są. Daleko od siebie na tyle, że stanowią dwa oddzielne rynki, ale dla nas za blisko, żeby rozwijać je oba, oba naraz. No ja mam nadzieję, że mimo wszystko część z tych naszych pasażerów, którzy e, latali nami, e, będzie się jednak decydowała na JFK, chociażby z racji naszego Dreamlinera i z racji tego, że będziemy się starali tamtą częstotliwość rozwijać i, i utrzymywać. Więc wiem, że to nie była popularna decyzja. Nie jest mi z nią dobrze. No ale jakby w pierwszy, na pierwszym miejscu niestety musimy postawić rentowność. Czy w porównaniu do czasów, kiedy jeszcze był Newark, więcej Polaków lata lotem, mniej, czy tyle samo? Nie jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo my nie prowadzimy takiej statystyki, tak? znaczy my nie prowadzimy statystyki etnicznej, natomiast rzeczywiście na JFK widzimy znacznie większy udział ruchu biznesowego, nie tylko polonijnego, ale to jest Kompletne, to co Panu mówię, to jest zupełnie intuicyjne. Nie mam żadnych liczb, żeby to potwierdzić, poza samymi liczbami wyników na, na, na tych rejsach. Ja tak szybko nie odpuszczę jeszcze tego niuarku. Tak. Jestem świeżo po rozmowach y, z częścią agentów, którzy sprzedają bilety dla lotu, między innymi, mhm. y, ze Spata i tak. ich numery są proste i mówią 40% y, przejęła Lufthansa, z tego rejonu, z Pensylwanii, oni sprzedają 40% mniej biletów. To jest oczywiste, że jak się zamyka połączenie z jakiegoś miejsca, to się traci klientów. To to nie można liczyć na to, że ten, to, że 100% przejdzie, bo zredukowałem połączenie i wszystko jest ok. A to Lufthansa zaciera ręce w tej chwili. Zresztą, jak widzę wyniki Lufthansa, to nie wiem, czy zacierają ręce, bo myślę, że to, co nas dzieli w tej niedoli, czy nas łączy w tej niedoli, to jest to, że wszyscy moi konkurenci są w tak samo dużych opałach finansowych. Właściwie chyba jest tylko jedna linia w Europie, która nie ma problemów finansowych, cała reszta przechodzi głębokie turbulencje. Więc oczywiście Lufthansa, bardzo lubię się porównać do Lufthansa, ale oni są tak mniej więcej 12 razy więksi od nas. Więc oni mają kompletnie inną wizję i my, jakby, no oczywiście konkurujemy z nimi też, jak z każdym przewoźnikiem, ale to jest troszkę tak, że nie liczyliśmy na to, że 100% tych pasażerów do nas przejdzie, Mieliśmy świadomość. Natomiast znowu to jest... Próba równowagi pomiędzy zarobkiem a udziałem w rynku. Jeśli cofnięcie się troszkę z rynku, oznacza lepszą rentowność danego połączenia, to taką decyzję trzeba podjąć. Nawet jeśli tak jak całkowicie rozumiem te przesłanki, że ja się spotkałem z, ze SPATą, więc mieliśmy bardzo otwarty, otwarty dialog na ten temat. Tu jest. Dobrze, już nie będę pana Także... męczył ale jedna pozytywna odpowiedź. Przyjeżdżają nowe dreamlinery, będzie coraz więcej samolotów. Czy może nam pan potwierdzić, że. Na zawsze, na Amen, ten Newark nie jest zamknięty? Eee, znaczy, nie mogę się zobowiązać, że będziemy w tej chwili nad tym pracować, ponieważ my musimy i tak zredukować, to jest jeszcze inna jeszcze A inny. czy ten slot jest przegrany, czy on jest Nie, całkowicie? my slota mamy, my go wynajęliśmy. także my, my na tym zarabiamy pieniądze. Jeszcze. Bardzo dobrze, czyli slot jest, nie no, bo... Slo, Slot jest, slot jest, slot jest. Wie pan, jeśli się okaże, że m, e, nasz okres restrukturyzacji mija pozytywnie. I będziemy widzieli, że to biznesowo nam się zepnie, to ja tego nie wykluczam, ale nie chcę też okłamywać, tak? Są, in, słowem, są inne e, kierunki w Stanach Zjednoczonych, o których. drodzy tam, Polonusi, latajcie klasą biznes, to lot nam otworzy New York. Premium economy też może być. Premium, nie, czy, economy, premium tak? economy. To, to już premium wystarczy. economy, to no, Ach, no dobrze, ale ważne, że jest tam gdzieś to światełko, rozumiem, że gdzieś tam światełko jest, ale my Może nigdy nie jutro nigdy nie niczego nie wykluczamy, ale to na razie nie na ten sezon. Przed programem żeśmy trochę wspominali sobie o różnych rzeczach, jak to było z lotem, ze wszystkim i opowiedział pan mi historię, jak to lot kupował Lufthansa. Tak, pierwszą osobą, której to powiedziałem, zresztą prezes Lufthansa, który się bardzo y, śmiał. E, e, tak, Prima -aprilisowy. E, aprilisowy żart. Niestety. E, niestety. E, znaczy, wie pan, e, e, stety, niestety. jeśli się popatrzy na dzisiejsze wyceny linii lotniczych na giełdach, e, to no, naprawdę one są bardzo, bardzo niskie. Tak dla porównania powiem, że jedna z największych transakcji w zeszłym roku, jaka miała miejsce, to e, było kupienie przez jednego z najbogatszych Polaków, pana Solorza, spółki Polkomtel. I on ją kupił zarówno wartość 4 miliardów euro. W tej chwili Air France, cały Air France jest wart 3. Czyli jest Polak, który mógłby kupić cały Air France i nas i może nas połączyć. Także to nie, jest, to nie jest niewykonalne finansowo. Linie są bardzo źle wyceniane, ponieważ przechodzą w Europie naprawdę bardzo trudny okres, który nie jest, który jest okresem zamkniętym na kontynencie północnoamerykańskim i okresem jeszcze, który się nie, nie zaistniał w Azji, która się rozwija najdynamiczniej. Panie Prezesie, gdybym miał w ręku ofertę Kupna w 100% lotu przez naszą lokalną Spatę. Mm -hmm. Jaka suma musiałaby tutaj leżeć? Suma do negocjacji. No e, tak mi razy drzwi. Nie ma takiej, znaczy no Nie ma takiej z, sumy. Z profesjonalnego punktu widzenia nie mogę e, żadnej kwoty podać. E, natomiast nie ukrywam, że dotyka Pan bardzo ciekawego bardzo ciekawego wątku, ponieważ obywatel polski, czy mający polski paszport, a na przykład, który ma pieniądze zarobione w Stanach, mógłby kupić lot i go, i go rozwijać jako chociażby przewoźnika łączącego, będącego transatlantyckim przewoźnikiem. Więc myślę, że jeśli są osoby, które są zainteresowane, to na pewno bardzo zachęcam do kontaktu z nami, z naszym doradcą prywatyzacyjnym, bo... Są y, fundusze ze Stanów Zjednoczonych, które znamy, które inwestują i restrukturyzują linie lotnicze. Dobrze, to y, na koniec, nie wiem czy Pan by chciał, siedzi tutaj przed ekranami naprawdę wiele, wiele ludzi, którzy nieraz latali lotem. Hmm. Y, wiem, że jest to część... Y, o której wam zależy ten segment. Mm. Jakby pan chciał powiedzieć coś na, na koniec dla naszych widzów, zapraszam. Chciałbym powiedzieć, nie wiem do, do której kamery, proszę ale proszę bardzo tutaj e, chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wizytę w studiu, że to pan mi umożliwił posiedzieć na kanapie i przekazać te wszystkie informacje, ale podziękować również Polonii za to, że latała z nami przez tyle lat. E, za to, że jest z nami i przeprosić za Newark, ale zachęcić, że z JFK są Dreamlinery, jest e, biznes klasa, do której zachęcamy najbardziej. E, premium economy nowe i, i będziemy się starali tą, tą polskość utrzymywać już w zupełnie innej jakości w zupełnie nowym wymiarze także zapraszam na nasze pokłady. Dziękuję panu, że znalazł pan czas tak krótki wizycie i na po mojej stronie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. No i co, no latajmy tym lotem. Dobranoc.